Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Weronika, kanał Budżetomania i witam Was serdecznie w tym filmiku, w którym poznacie moje wyzwania oszczędnościowe. Zanim przejdziemy jednak do wyzwań, chciałabym Wam bardzo podziękować za wsparcie i pozytywny odbiór moich poprzednich filmików, za wszystkie łapki w górę, za komentarze, za subskrypcje, jest mi niezmiernie miło. I dziękuję, że jesteście i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i zostaniecie ze mną na dłużej, żebyśmy mogli się wzajemnie motywować na tej drodze do finansowej niezależności. Na ten moment planuję trzy wyzwania. Pierwsze no to odkładanie monet i ogólnie drobnych po zakupach, to będzie szło osobno. Do tego planuję mieć skarbonki. Jeszcze czekam, aż do mnie dotrą, więc mam nadzieję, że już w kolejnym takim filmiku będą już obecne. I pozostałe dwa wyzwania, to tak, to pierwsze z nich to będzie wyzwanie, w którym chciałabym odłożyć kwotę na święta. Tak jak 48 takich kopert, jak widzicie tutaj. Każda z nich ma tutaj określoną kwotę na dole, którą należy do niej odłożyć. Są to kwoty od 20 do 60 zł. Jest tych kopert 48 i sumarycznie powinny mi dać kwotę 2000 zł. To jest kwota, którą chciałam odłożyć na święta, tak żeby mieć na prezenty, na jakieś inne atrakcje, jarmarki, na jedzenie, na dekoracje, tego typu rzeczy. I to bym chciała tutaj odłożyć. Także jeżeli chodzi o to wyzwanie, no to podzieliłam to tak, żeby to odłożyć do końca listopada, to w każdym miesiącu, w zależności od tego, czy ile jest poniedziałków, czy są to 4 czy 5 poniedziałków, no to tyle kopert muszę uzupełnić. I to będzie moje pierwsze wyzwanie, które będę zawsze podejmować. Potem, jeżeli zostanie z niego jakaś kwota, to przejdziemy do mojego wyzwania 100 kopert. To jest standardowe wyzwanie 100 kopert, czyli są koperty od 1 do 100, które należy uzupełnić tą daną kwotą. I one sumarycznie powinny dać 5050 zł. I to zobaczymy, na jeszcze na jakiś cel przeznaczę, po prostu na któryś z takich moich głównych celów finansowych. No tutaj, muszę pokażę parę. Taki motyw raczej dosyć kwiatowy. Jak widzicie, one nie są ponumerowane tutaj. Nie planuję ich numerować. Tak jak mówię, to będą po prostu określone kwoty, które ja będę wybierała na podstawie tego, ile pieniędzy mi zostanie tutaj z boku. Także do tego będę miała osobny taki tracker, ale jeszcze go nie mam. Jeszcze nie mam drukarki, wciąż jestem do drukarki i nie wydrukowałam sobie. Na razie odnotuję po prostu z boku dzisiaj, a myślę, że z czasem to się też pojawi. Także to są takie moje, to są te moje wyzwania. Jeżeli chodzi o tę kwotę, którą widzicie tutaj, to jest to kwota odłożona w styczniu i w lutym na wyzwania i powinno być to 490 zł. Przeliczymy to sobie teraz razem. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 80, 200, 20, 40, 60, 80, 300, 20, 40. I 390, 440, 490 zł. Czy się zgadza? A te monety, tak jak mówiłam, to już są tutaj z marca odłożone, które mi mają pomóc troszeczkę uzupełnić potem to wyzwanie. Okej. Okej, no to ruszamy z pierwszym wyzwaniem. Już jestem podekscytowana, jakie kwoty się trafią. Od razu mówię, no jak widzicie, nie mam żadnej dziesiątki tutaj. Także jeżeli będzie 30 zł, no to tego w tym nie uzupełnimy, po prostu wymienię wtedy na inną kopertę. No dobrze, no to zaczynamy losowanie. I teraz za styczeń i luty muszę odłożyć 9 kopert, także myślę, że najpierw... A bo nie, dobra, losuję. No 30 oczywiście, no bo jak żeby inaczej. Dobra, na razie to musimy to niestety odłożyć. Musimy jakąś inną. 60, dobra, 60 damy radę odłożyć. 20, 40, 60. Te tutaj niestety z dość grubego papieru zrobiłam, tego technicznego, więc te koperty nie otwieram się z taką otwarcią, ale bez problemu da się włożyć. Ja sobie zostawię tak, żeby trochę była na zewnątrz, bo wiadomo, że to jest uzupełniona. No i pierwsza jest z głowy. Dobra, lecimy z drugą. By nie było znowu 30. Nie, dobra, 20. Ja to muszę wysłać sobie. 20. Jakbym chciała, to bym mogła wsunąć całe. Jak widzicie, chowa się. Ale tak jak mówię, już tak na mnie motywująco działa to, jak widzę tak trochę, jak są wysunięte i widzę, że to jest uzupełnione.
Dobra, dwie mamy. Trzecia, 30. No niestety, nie tym razem. 20, dobra. Zresztą małe kwoty na razie jeszcze trafiają. Ja chętnie bym nawet uzupełniła jakieś większe teraz. Jakie te środki są? No. Dobra, trzy koperty z głowy. O, 40. Dobra. No, a powiedzcie, co tam słychać u was, jak wam marzec mija? Czy wszystko zgodnie z budżetem idzie, czy coś innego? Czy jednak jakieś sytuacje niespodziewane was dopadły? Dobra, cztery kopertki mamy, jeszcze 5. Losujemy, losujemy. 20, no naprawdę, no same małe. Jak się losowo losuje. No, chyba znalazłam sposób na to, żeby tutaj pakować wygodnie. Dobra, czyli 5 kopert mamy. Losujemy, losujemy. 60. Nie mogę doczekać tego filmiku. Okej. Okay. Mamy ile? 6. Jeszcze 3. Dobra. 30. No niestety nie tym razem. No 20. A wszystkie 20 tutaj uzupełnimy. Są już same duże kwoty na później. Dobra, czyli mamy 7, 8, 40, ok. Ok, czyli 40 uzupełniona i to była 8, czyli jeszcze ostatnia jedna nam została, tak? Ostatnia, no dobra. 40. No dobra. Muszę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę. Znalazłam bankomat, który mi wypłaca 20. Więc mogłam się przygotować na to wyzwanie. Dobra. No i mamy 9 kopert. Mam jeszcze więcej trochę takich dużych pudełek, więc możliwe, że z czasem pewnie przyłożę to do tego, żeby się ładnie mieściło. Bo jak widzicie, to jednak już mocno grubieje po tych 20. No dobrze, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kopertów uzupełnione. Jeżeli kiedy wypłacę pieniądze na wyzwania 16 marca, to jeszcze jeden filmik tego typu nas czeka. I teraz tak, z resztek kwoty uzupełnimy to wyzwanie 100 kopert. Tak, ile nam tu zostało? Właściwie wszystkie 50, 20. Myślę, że zaczniemy. Chciałabym uzupełniać po prostu od największej możliwej kwoty. Tak, żeby po prostu mieć z głowy te duże kwoty. Rozmienię sobie tylko te dwie pięćdziesiątki na stówkę. O. Odłożę po prostu stówkę. Dobra. Czyli myślę, że zrobimy to w ten sposób, że uzupełnimy sobie stówkę. Już będziemy mieć największego z głowy. Losujemy, losujemy, losujemy. O, patrzcie, jakie ładne. Dobra. Te tutaj są trochę z cieńszego papieru zrobione. Trochę łatwiej się otwierają. O, stówka jest i to sobie odłożę tak. O, i zobaczymy, co z reszty. 70. To myślę, że zrobimy 79 po prostu. A ta reszta wróci do oszczędności. Dobra, i losujemy jakieś na 79. O, taki bardziej abstrakcyjny. Dobra. Ciekawe.
Mamy 70 i włożymy jeszcze monety. Jest uzupełnione. No dobra, i sobie spoko odnotuję te kwoty, które uzupełniliśmy, czyli 179. Te monety wracają do mojej kopertki z monetami i to już uzupełnimy potem po prostu do skarbonek, a po w kolejnym tutaj wyzwaniu 100 kopert. Także bardzo Wam dziękuję za obecność tutaj. Mam nadzieję, że to dajcie znać, co sądzicie o moich wyzwaniach. Czy Wam się podobają, czy nie. Może ktoś stwierdzi, że tyle zachodu pewnie było z tymi tworzeniem tych kopertek. I tak, to prawda. Dużo czasu mi zajęły, ale przyznam się, że po prostu bardzo dla mnie relaksujące zajęcie to było. Ich tworzenie i po prostu efekt końcowy też mi się bardzo podoba. Także tak, bardzo Wam dziękuję za obecność. Jak Wam się podobało, no to bardzo będzie mi miło, jak dacie tą łapkę w górę. Jak odezwiecie się w komentarzach, co sądzicie. Jak Wam idzie, będzie mi też bardzo miło z Wami tam porozmawiać. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żebyście też kolejny film widzieli. W kolejnym filmiku nie wiem do końca co będzie. Być może będzie to podsumowanie tak w połowie miesiąca. Czyli pod koniec tego tygodnia, jak tam to pierwsza połowa miesiąca minęła, jeżeli chodzi o wydatki. Myślę, że taki filmik możliwy, że będzie następny. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!